Przez tysiące lat ludzie wiedzieli tylko o planetach, które mogli zobaczyć za pomocą prostych teleskopów lub nawet gołym okiem, jeśli warunki były dobre. Ale pod koniec XVIII wieku słynny astronom odkrył nową planetę, która miała lodowo-niebieski kolor. Początkowo ludzie myśleli, że to gwiazda, ale później zdali sobie sprawę, że jest to planeta. Dziś znamy ją jako Urana, planetę znajdującą się ponad 19 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Jest tak daleko, że Uran potrzebuje 84 lat, aby okrążyć Słońce. Ten astronom odkrył również wiele innych ciekawych rzeczy w kosmosie, takich jak na przykład gwiazdy podwójne i mgławice. W połowie XIX wieku naukowcy zauważyli, że coś przyciąga Urana i dziwnie szarpie jego orbitę. Pomyśleli, że musi tam być inna planeta i skorzystali z obliczeń matematycznych, aby przewidzieć, gdzie będzie się znajdować. W końcu znaleźli Neptuna za pomocą teleskopu. Był on zbyt słaby, by móc dostrzec go gołym okiem, ponieważ znajdował się zbyt daleko od Słońca. Ekscytujące, prawda? Kto wie, ile innych planet jeszcze czeka na odkrycie w ciemnościach naszego Układu Słonecznego? W połowie XIX wieku astronomowie zauważyli, że na niebie dzieje się coś niezwykłego. Mała, skalista planeta o nazwie Merkury zachowywała się dziwnie. Nie podążała po przewidywalnej orbicie. Jednym z astronomów był wtedy genialny francuski naukowiec. Wysnuł teorię, że w naszym Układzie Słonecznym może znajdować się jeszcze jedna planeta, której nikt jeszcze nie odkrył. Znajdowałaby się ona gdzieś pomiędzy Merkurym a Słońcem. Ta hipotetyczna planeta, którą nazwał Wulkan na cześć rzymskiego boga ognia, miałaby niewiarygodnie gorącą powierzchnię i mogłaby być potencjalnym wyjaśnieniem dziwnego zachowania Merkurego. Nie miał całkowitej pewności, że to Wulkan był jedyną rzeczą zakłócającą orbitę Merkurego. Jednak podekscytowani możliwością odkrycia nowej planety, astronomowie na całym świecie podchwycili pomysł związany z wulkanem. Jak na planetę, która nie istniała, ludzie mocno zaangażowali się w rozwijanie różnych pomysłów i zdobywanie informacji na jej temat. Niektórzy naukowcy uważali, że nie ma takiej możliwości, aby przegapili planetę o podobnej wielkości co Merkury. Trudno byłoby jej wtedy nie zauważyć. Istniała jednak niewielka szansa na istnienie mniejszej planety wewnątrz orbity Merkurego, która była zbyt blisko Słońca, więc nikt nie mógł jej zobaczyć. Według jednej z teorii znajdowało się ono około 13 milionów kilometrów od Słońca. Merkury jest planetą o najbardziej ekscentrycznej orbicie w naszym Układzie Słonecznym, ale jego odległość od Słońca wynosi około 28,5 miliona kilometrów. Oznacza to, że wulkan znajdowałby się poniżej połowy tej odległości. Teoria mówi też, że gdyby wulkan istniał, okrążałby Słońce co 19 dni i 18 godzin, a jego trajektoria byłaby nachylona to około 12 stopni w stosunku do trajektorii innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Położenie planety Wulkan w jego najdalszym punkcie od Słońca nadal byłoby zbyt blisko Słońca, aby dało się go zobaczyć gołym okiem, nawet o zmierzchu. Jedyną szansą na zobaczenie go byłoby zaćmienie Słońca lub jego przejście przed Słońcem, co jak mówi teoria miałoby miejsce od 2 do 4 razy w roku. Mieli teorię, że ta tajemnicza planeta znajdowała się tak blisko Słońca, że można ją było zobaczyć tylko podczas całkowitego zaćmienia Słońca, kiedy Księżyc blokował jego oślepiający blask. Za każdym razem, gdy dochodziło do zaćmienia, naukowcy spoglądali na Słońce w nadziei, że uda im się dostrzec Wulkana. Bardzo się starali, ale bez względu na wszystko nie mogli znaleźć tej tajemniczej planety. Niektórzy astronomowie twierdzili, że zauważyli ją podczas zaćmień, ale nikt nigdy nie mógł tego potwierdzić ani znaleźć na to dowodów. Teoria związana z tą planetą musiała poczekać na lepsze czasy. Einstein miał inny pomysł. Znasz jego ogólną teorię względności, prawda? Twierdził, że grawitacja nie jest jakąś naturalną siłą, ale wynikiem zakrzywienia czasoprzestrzeni z powodu obecności gigantycznych obiektów kosmicznych, takich jak planety i gwiazdy. Planety krążą wokół Słońca po swoich zwykłych orbitach, ponieważ czasoprzestrzeń jest zakrzywiona. Oznacza to, że planety niejako spadają w kierunku centralnej gwiazdy naszego Układu Słonecznego. Einstein próbował wyjaśnić niezwykłą orbitę Merkurego za pomocą własnej teorii względności. W przeciwieństwie do innych planet w naszym Układzie Słonecznym, orbita Merkurego nie była zaokrąglona. Zamiast tego wydawała się lekko chybotać, jakby działała na nią jakaś niewidzialna siła. Einstein stwierdził, że może się tak dziać, ponieważ ogromna grawitacja naszego Słońca zakrzywia czasoprzestrzeń wokół niego. Twierdził, że mogło to zmienić nieco orbitę Merkurego. Społeczność naukowa potrzebowała trochę czasu, aby przetestować tę teorię, ale ostatecznie wydawała się ona najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem.
Mimo że teoria Einsteina dała nam bardziej eleganckie wyjaśnienie dziwnej orbity Merkurego, niektórzy naukowcy wciąż mieli nadzieję na istnienie planety Wulkan. Szczególnie trudno było porzucić tę ideę, ponieważ Merkury jest również planetą, którą naprawdę trudno zobaczyć z miejsca, w którym stoimy. Ale później coraz więcej naukowców zaczęło akceptować teorię Einsteina i chcieliby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca specjalnie po to, by przetestować teorię względności Einsteina, a nie z powodu planety Wulkan. Nie jest to jedyna hipotetyczna planeta, o której wszyscy mówią. Niektórzy uważają, że w zewnętrznej części naszego Układu Słonecznego może czaić się pewna tajemnicza planeta, ale w tym przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo. Nigdy jej jeszcze bezpośrednio nie widział, ale symulacje komputerowe pokazują, że tak zwana dziewiąta planeta lub planeta X prawdopodobnie znajduje się gdzieś za Neptunem. Neptun i planeta X mogłyby być podobne pod względem wielkości. Planeta X może być nawet 10 razy masywniejsza od Ziemi i krąży wokół naszego Słońca znacznie dalej niż Neptun. Rok na tej planecie może trwać od 10 tysięcy do 20 tysięcy lat ziemskich. Dla porównania, rok na Neptunie trwa 165 lat ziemskich. Coś tak dużego poruszającego się za Neptunem może wyjaśniać niezwykłe orbity mniejszych obiektów w pasie Kuipera. Pas Kuipera to obszar naszego Układu Słonecznego, znajdujący się poza orbitą Neptuna. Najprawdopodobniej jest tam wiele asteroid, komet i innych mniejszych ciał, w większości składających się z lodu. Pojawiła się jeszcze jedna hipotetyczna planeta o nazwie Nibiru. Pamiętasz te pogłoski o możliwym końcu świata w 2012 roku? Jednym z popularnych scenariuszy był taki, w którym Nibiru uderza w naszą rodzimą planetę pod koniec roku. Oczywiście nic się nie wydarzyło, nadal żyjemy tutaj cali i zdrowi, ale idea Nibiru wydawała się interesująca. Legendy na ten temat zaczęły się w latach 70., kiedy pewien człowiek wspomniał o Nibiru w swojej książce, twierdząc, że krąży ona wokół Słońca co 3600 lat. Nie ma jednak szans, by planeta o tak ekscentrycznej orbicie nie zakłócała grawitacji innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Z drugiej strony, gdyby Nibiru rzeczywiście zbliżyła się do Ziemi w 2012 roku, powinniśmy być w stanie dostrzec ją gołym okiem. Kilka prostych obliczeń wykazało, że Nibiru byłaby prawie tak jasna jak Mars w najciemniejszym momencie i jaśniejsza niż najsłabsze gwiazdy, które można zobaczyć nawet z miast. No cóż, może będziemy mieli więcej szczęścia za kolejne 3,5 tysiąca lat. W 2011 roku odnotowano istnienie komety, o której wiele osób myślało, że to Nibiru. Jednak gdy patrzysz na komety i planety przez teleskop, widzisz, że wyglądają one inaczej. Kometa ma obłok zwany głową komety oraz warkocz pyłowy, coś czego planeta nie ma. Co więcej, ta kometa nie uderzyła w Ziemię, zbytnio zbliżyła się do Słońca i rozpadła się. Resztki komety będą się przemieszczać w kierunku zewnętrznego Układu Słonecznego przez następne 12 tysięcy lat.